Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, ładna pogoda wreszcie nastała. Trochę deszczu popadało. Także bierzemy się dzisiaj za objazd pól. Zobaczymy sobie, jakie te zboża rosną. Czy coś wyrośnie, czy coś nie wyrośnie. No i pokosimy sobie troszeczkę w takich cięższych warunkach. Zobaczymy, jak ten traktorek będzie sobie dawał radę. Już jedną część drogi takiej bardzo, bardzo zarośniętej wykosiłem, że aż praktycznie na, jak ja siedzę, to na moją wysokość były chaszcze. No jakoś idzie, 12,5 konia daje radę, dwa noże, trzeba je naoczyć, bo jeszcze nie odczułem. Odkąd go kupiłem, był serwis robiony wcześniej przede mną. Zobaczcie, jak jestem uwalony w trawie. Co do 60. 60 dopiero zobaczycie, jak będzie ukończona. Postanowiłem nie pokazywać jej nikomu, żeby to było dla Was zaskoczenie, a powiem Wam szczerze, że już jest pomalowana, wyszedł sztos. Drugiej takiej w całym kraju nie będzie na pewno. Wyszedł jednak czarny, ale czarny będzie tylko, jeżeli słońca nie będzie. Jak wyjdzie słońce, to będzie... No zobaczycie, po prostu nie chcę zgadać szczegółów. Co do cylindra, na ostatnim odcinku zamówiłem nowy cylinder z nakrętką, z tłokiem czteropierścieniowym, dwa metalowe i dwa zgarniające, te jak to ja mówię, z kompozytu, te gumowe. Czy będzie dobrze, czy nie będzie, to, no to zobaczymy. Oddałem też ten zawór, ponieważ nie będzie on już do niczego potrzebny tak naprawdę, jak będzie ten cylinder z nakrętką. Koła są już pozakładane, błotniki, oblachowanie, już drzwi sobie wykończyłem, teraz tylko będziemy sobie, jedyne co będziemy jeszcze do niej robić na filmach, to oklejanie szyb i na oklejanie to raczej dzisiaj już zaczniemy, zobaczymy, i składanie podnośnika, ale nie chcę zdradzić, jak ona już wygląda, bo głowa mała, powiem Wam tylko tyle, głowa mała. Będziecie zaskoczeni, jak sam skurczysyn, z tymi kołami. Koło jedno ważyłem, bo mówię, byłem ciekawy, nie? Po tym składaniu 243 kg jedno koło waży tylne, z tymi trzema obciążnikami, z tymi oponami. No, dzięki temu, że wysunąłem je, przekręciłem gwiazdę, to jest no sztos, wygląda. Błotniki, maska, wszystko już jest pozakładane. Turbo sprężarka wróciła, wszystkie komponenty, które były odkręcone, wróciły z powrotem do niej. Zamówiłem naklejki, tak jak mówiłem, zamówiłem naklejki, nie będę nic pisał samemu. Naklejki pójdą na maskę, na dach i tyle. Lampy wlecą tylne LED-owe, bo już mam dość tych żarówek. No i w sumie mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się wyrobię z nim na cacy. Do 10 w nocy nie rozsiedzę, żeby to skończyć. Wczoraj do 10, przedwczoraj do chyba 9. Tak, święto malowałem. No, możecie powiedzieć, że tak czy tak, ale termin mnie goni niestety. I jest siła wyższa, u mnie nie ma odpoczynku. Dzisiaj zacząłem robić znowu pandę żonie, bo całe zawieszenie z przodu. Wymieniłem wahacze zaraz po zakupie, ale końcówki, łączniki leżały. Teraz się wylał amortyzator. No to amortyzator zamówiłem. Niestety jeszcze poduszki, łożyska, a także wszystko pozamawiane, czekam. No i w przyszłym tygodniu się skręci to. I będzie znowu żona śmigać. No to cóż, odpalamy, jedziemy. Na razie tutaj to taki przejazd krótki nagram, bo to tylko drogę taką moją będę kosił. Ale tą obok to zobaczycie, jak to będzie szło. Będzie masakra. Na to jeszcze pół biedy droga. Tak, nawet szybkim biegiem możemy jechać. Bo to jest pielęgnowana na bieżąco. O, leży to. Tutaj
fajowy, niestety tata wypalił jak pyskał. Sprężyto. Jedziemy sobie ostatni przejazd. Jedziemy tam. Zaprzężyto z drugiej strony w karcze. Zobaczycie, jak to idzie. Bo tutaj to czwórką jest. Tu, bo widzicie, trawka nie jest duża, to jest po pielęgnacjach. Tu mnie ściągnęło. Bardzo ładnie. Przyjechaliśmy, jak widzicie, tutaj na koniec. Trochę obeschło, pamiętacie, jak tu było mokro? Idziemy sobie zobaczyć, czy rzeka płynie, czy już bobry tamę zrobiły. Jest masakra z tymi skurczysynami. No. Teraz to jest luks. Jak kurde na wiosnę, jak tamę zrobiły, to tu gdzie ja stoję, to tu woda, tam woda była, co dopiero tu była jedna tama, tam była następna tama. Wcześniej tych bobrów tutaj nie było, nie wiem skąd się tego teraz tyle wzięło tak nagle. Przecież tutaj ten rowek był suchy jeszcze poprzednim papajkiem. Wy chyba nie znacie jeszcze tego papajka poprzedniego, bo jeszcze nie nagrywałem, jak ten papajek był. To bawiłem się, kurde, jeździłem tutaj, se przejeżdżałem. A teraz jakby tu wjechał, to by, nie wiem, czy 60, nie, 60 to by wyjechał, ale i din montyż, ale takim bez napędu to już jest wątpliwa sprawa. Dlatego tutaj nawet już nawet nie myślę, żeby doorać do dalej, bo zaraz zobaczycie, ile mi ta woda ziarna wymarnowała. Dobra, idziemy. Palimy kabarynę i jedziemy. Sobie przyjedziemy pokosić, niech jeszcze trochę obeschnie i trochę podrośnie, bo tego to nie ma co ruszać.
Tutaj pokosiłem, bo tata zostawił, bo się nie dało, jak było mokro. A zaraz zobaczycie, co się stało ze zbożem. Przez te podmokłe tereny, zobaczcie, jakie jest odcięcie tam, dokąd dojechane było nawozem i pryskane. A tu, gdzie się już nie dało wjechać i było cały czas woda stała. Zobaczcie, co się zrobiło. Wywaliło całkowicie. Dobra, tutaj to sobie przekosimy. A tu, gdzie był rzucony nawóz, to od razu jest ciemniejsze. Ale tu, ile mam, to mam, ale się cieszę, że jest. Zawsze się coś ukoci dla kur. O, dotąd opryskałem i dotąd był nawóz. Zobaczcie, jak się różni. Wjeżdżamy w paszczę lwa, podnosimy na maksa kosisko, zwalniamy na maksa i jedziemy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie to tam kij i pikusio, ale zobaczycie dalej. Tutaj to tylko odkoszę od zboża i tyle wszystkiego. Oj, jak się pyli, cholera. Nie przemyślałem tego. Akurat wiatr na mnie musi wiać. Także zobaczcie, co to 12,5 konia potrafi. Najlepiej to, żeby trawa była sucha, to wtedy się nie zapycha ten wylot. Bo jak jest mokra, to się okleja i moment jest zapchany. Gazy jej dodałem. Kiedyś to ci były wesolutkie czasy, mleka, miodu, opór, nie zbrakło kiełbasy. Świniaki nam rosły, miło było patrzeć, kto by tam się martwił o pyry czy pasze. Dumna gospodyni dzieciaki chowała, tłościutki obiadek dla nich gotowała. Kto by tam pomyślał, że będzie przemiana i zamiast mazełka w modzie będzie rama. Gdzie się podziały te PGR-y, tłościutkie świnie, jurne ogiery, gdzie taka szanka i mysz. No i jak, podoba się odcinek? No jedziemy dalej. Ja tam lubię ten traktorek. Bardzo dobrze się sprawuje, bez żadnych awarii. Właśnie wszystko. Świetanka, dziś tylko graty, rzucam do garnka. Gdzie się podziały te PGR-y? Dziś biznesmenów jest od cholery. Dzisiaj nam kuroń zupę gotuje, gdy ktoś jest głodny, to poczęstuje. Ja się traktorzysta, woził co się dało, niczego w chlebiku mu nie brakowało, chociaż technologia nieco przestraszała. Także bierzemy się za zmianę folii. Stara folia już zerwana. Zaczynamy sobie od szyby drzwi i od razu ja sobie będę te szyby zbroił.
Od razu będę wkładał w ramki. Najpierw przemyłem szybę. Zdarłem starą folię, przemyłem płynem do szyb. No i teraz będę docinał na wzór folię. Tutaj mam, ja ten spryskiwacz położyłem, przygotowaną wodę z płynem do mycia naczyń, żeby się to lepiej rozkładało. No i będziemy sobie pryskać. Pryskamy sobie, kładziemy folię i ładnie rozciągamy. A teraz jak widzicie sobie uszczelki pościągałem, to mogę do samych rantów folią dojechać. Także poprawiamy to, co spierdzieliłem rok temu. No nie cały rok temu, ale zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Jedna jest już przyciemniona. Jak widzicie, to jest po rakli i po płynie, który tam stoi, żeby to ładnie rozciągnąć. Potem jak to wszystko wyschnie, to będę mył po prostu, też żeby tak było poprzednio. Ale teraz to się klei luksusowo, bez uszczelek. Wiadomo, moja szyba już idealna nie jest, niestety ma parę odprysków tego wszystkiego, dlatego też jest jak jest, ale będzie ładniej niż było. I teraz jak mamy tą szybę już oklejoną, to trzeba gdzieś dać ją na słońce, żeby po prostu ten płyn odparował, ta woda, nie? O. Zanosimy ją gdzieś na słońce i niech sobie leży. A my będziemy robić drugą. Przenieśliśmy się w inne miejsce, bo tam za bardzo wiatr wieje. Jesteśmy tutaj za domem rodziców. Trzecia szyba. Już jedziemy szybę do drugich drzwi. Tamte szyby, jedna na przyczepce, druga na kompostowniku się już schną. Zobaczcie, jak się łatwo pozbyć tej folii. I to jedną ręką. Żaden klej nie zostaje. I ta nowa folia, którą naklejamy, jest tak, jakby wam to wytłumaczyć, taki bardziej realistyczny kolor, tylko po prostu lekko przyciemniona. Ta folia, która była, ona nadawała takiego brązu, kurde, jak się przez nią patrzyło, bo żeśmy porównywali. I to jest dziwne, nie wiem dlaczego tak. Ta folia, która teraz naklejamy, jest bardziej realistyczna. Także przytrzymaj, jak możesz. Żona pomaga, bo nie ma wyjścia. Niestety, samemu to jest bardzo ciężko. Zawsze musicie mieć dwie osoby do takiego klejenia, choćby najprostszy szyb. O! Jest. Szybka nasza. Teraz, o, mela się zaklimatyzowała. Teraz ją myjemy. Wstępnie. Wstępnie ją umyjemy sobie. Poczekamy, aż to podeschnie. W międzyczasie poobcinamy te silikony. Tak są dobrze uszczelki podocinane w tej kabinie, którą mam, że muszę wszystkie rogi silikonem uszczelniać. Dobra. Dobra, teraz sobie docinamy folię i zaraz będziemy kleić. Folia położona, z żoną razem musieliśmy kłaść. I pamiętajcie, jak kładziecie folię, folia musi być z jednej strony mokra i z drugiej. Przynajmniej ja tak robię, żeby wam się to nie posklejało i w razie czego łatwe jest do manewrowania, do poprawienia, nie? I tak, teraz na początek obetniemy sobie nadmiar, bo to jest nam już niepotrzebne.
strony mamy ucięte. Najlepszy nożyk do cięcia to jest taki, to jest nożyk precyzyjny, bo to co oni dają, to sobie można, za przeproszeniem nie powiem co zrobić. O. Mamy tu mamy i teraz tak. I nadmiar mamy usunięty. Ja używam teraz takiej rakli, bo niestety mojej nie mogę znaleźć. Dali taką do zestawu, to sobie sam robię. Obijam papierem, znaczy ręcznikiem papierowym i rozciągam. Najpierw sobie ustawiamy. O tym wam mówiłem, że to jest woda najlepsza. Bierzemy sobie świeży kawałek. I na początek od środka do zewnątrz, od środka do zewnątrz, żeby trochę nadmiaru tej wody usunąć. O. Jak już usuwamy ten nadmiar wody, tak folia zaczyna ładnie przylegać do szyby. Oczywiście wiecie, to nie jest profesjonalizm, bo to jest ciągnik rolniczy, ale poprawiamy to, co spierdzieliłem w zeszłym roku, bo ciężej jest zrobić na ciągniku niż na wyjętej szybie. Tutaj to elegancko sobie możemy dociąć, położyć gdzie chcemy, rozłożyć jak chcemy, rozciągnąć elegancko nadmiar wody spod folii. No a niestety to na ciągniku, tak jak wtedy robiłem na drzwiach, no to jest kłopotliwe to pewno. Nadmiar wody musimy usunąć jak najwięcej, ile się da, i potem na słoneczko albo opalarką, żeby ją troszeczkę przygrzać. A że słoneczko mamy, no to opalarki nie używamy. I tak przygotowaną szybę przecieramy jeszcze i wynosimy na słońce. I tyle filozofii. A jeszcze popatrzymy, gdzie dokładnie jakieś są bąble wodne i to rozciągamy. Możemy już nawet samą raklą rozciągnąć, bo wtedy lepiej się wyprowadza. A jak widzicie, wszystko ładnie powyklejane. Teraz tylko musi podeschnąć. Znaczy, pierwsze szyby do drzwi to już sobie zaraz będę montował do drzwi, żeby już były w komplecie. A te chyba boczne to już się zamontuje na spokojnie jutro. Albo pojutrze, zobaczymy. No ale mam szczerze, że teraz to chociaż ładnie wyszło i ta folia jest trochę inna niż tamta. Jak na razie powiem wam tylko tyle, że
pozytywnie mnie ta folia zaskoczyła, bo jest o wiele ładniej widać przez nią niż przez tą poprzednią. Tamta zabarwiała tak na brązowo świat, a ta widać, że jest normalny, przyciemniony na czarno, a nie na brązowo. Także cóż, będziemy się żegnać powoli. Jak się patrzę na to cholerstwo, to mi się teraz to bardziej podoba. Drugiej takiej nie będzie. Tak szybko sobie przemignę. Zobaczcie, taki tylko obraz wam pokażę. Z daleka, jak koło siadło. I mniej więcej jak to wygląda. A mniej więcej taki przedsmak tego, co tak naprawdę wyjedzie z tego garażu. Pokażę wam tylko tyle pod światło. Mówię wam, że to, co odwaliłem tym ciągnikiem, to jest... No drugiej takiej, tak mówię, drugiej takiej już nie będzie niestety. Chyba że spod mojej ręki ktoś będzie chciał, żeby zrobić lakierek, czy jakieś zabudowy, czy cokolwiek, no to wtedy wyjedzie podobno. Ale drugiej takiej nie będzie. Także cóż, ja się dzisiaj z wami żegnam. Ja się jeszcze biorę za robotę, tak gdzieś do 10. Halogeny pozakładać. Przód, tył. Naklejki już zamówiłem. Będą... No, nie będzie zaskoczenia raczej. Bo będą zrobione takie coś podobne do tych moich napisów. No ale o wiele ładniejsze będzie tak przyklejone. No i... Cóż no, byleby się wyrobić do 19, chociaż maksymalnie 20. Nie, 19 chciałbym to już zaprezentować szerszemu gronu odbiorców moich. No i mam nadzieję, że będzie zaskoczenie. Mam nadzieję, że będzie zaskoczenie. Także cóż, biorę się za robotę. Trzymajcie się. Cześć.